Heja. 7 i 8 czerwca w Rzeszowie odbyły się kulturalia. A nie, sorry, raczej kulturalia. Dla tych, co nie wiedzą, jest to dwudniowa impreza skierowana głównie do studentów i dzisiaj co nieco o niej porozmawiamy. Tak dla odmiany, może zacznę od pozytywów. Była ochrona i słowo była nie padło tutaj bezcelowo, ale o tym zaraz. Część sprzedawców, o ile wszyscy, sprzedawało zamrożone picie, przez to lód trzymał niską temperaturę napoju całą imprezę. Fajnie. Lekkie zaskoczenie z mojej strony, gdyż myślałem, że tylko ja tak robię w domu. A tu proszę, lifehack wszedł w mainstream i publicznie jest stosowany przez firmy na wydarzeniach. Świetnie. Trzecim pozytywem było to, że póki było jasno, było naprawdę dużo miejsca pod sceną, by swobodnie pod nią przyjść i się bawić, a nie ściskać między ludźmi. No. I to tyle. Z pozytywów, wracając do ochroniarzy. Czym było później, to było ich mniej. Dziwne, może sobie pomyśleli, że skoro są na czarno ubrani, a nadeszła noc, to ich przecież nie widać. Więc równie dobrze mogą sobie pójść, bo wyjdzie na to samo. XD! Dodam, że ludzi ciągle przybywało. Też jak wiadomo, zwykle na imprezy chodzi się pod wieczór, a nie od razu po śniadanku, prawda? Drugiego dnia, gdyż byłem tylko drugiego dnia, widziałem, że sporo dziewczyn gromadziło się pod sceną znacznie wcześniej, by zająć sobie miejsce na koncert Bambi. Tam, gdzie stały, tam usiadły. Na ziemię. I tak przesiedziały pierwszych wykonawców, później grał Happy Sad. Też przesiedziały cały koncert, do momentu, póki oczywiście nie zagrali tej jednej piosenki, którą znają wszyscy, by wszyscy wreszcie mogli się bawić. Jeszcze jak siedziały te dziewczyny, podeszła do mnie jakaś typiara i powiedziała mi, żebym to ja powiedział tym dziewczynom, by wstały. Nie ukrywam, niespecjalnie mnie to zainteresowało. Jak chcą siedzieć, to niech siedzą. Dla mnie osobiście więcej przestrzeni. Najchętniej sam bym tam usiadł, ale postanowiłem stać. A to, czy zachowanie tych dziewczyn było wspaniałe w stosunku do artysty na scenie, sami sobie możecie odpowiedzieć. W ogóle na tym Happysadzie tak jakoś dziwnie podgłośnili dźwięk, że stojąc pod sceną, to mnie uszy bolały. Co dziwne, koncert wcześniej nie miałem takich problemów. Podejrzane. Ja to nie wiem, jak ludzie pod sceną wytrzymują te koncerty. Nikogo ze stoperami nie widziałem. Na stare lata ci ludzie to będą musieli z roku wart czytać. Bambi miała zacząć grać o 22:50. I tak zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie ustawili jej w tym harmonogramie wcześniej. Przecież wiadome było, że bardzo dużo młodych dziewczyn przyjdzie głównie dla niej. Po pierwsze, gdyby Bambi była wcześniej, tak, to zakładam, że dużo dziewczyn po jej koncercie pewnie by się zawinęło, przez co zrobiłoby się więcej miejsca. Dla reszty, tak. Po drugie, powrót do domu tych dziewczyn byłby bezpieczniejszy, a nie że wracają na chatę w środku nocy, prawda? Ale no cóż, jest jak jest. Nastał dla wielu wyczekiwany moment. Wchodzi Bambi na scenę, bierze mikrofon i mówi: siema, skurwy! Ja momentalnie laga dostałem. Czy to jest ta dziewczynka, co śpiewa Słodziakowy las, chcesz pokazać ci mój świat, tak? To jest ten świat? Byś się nie p***ało i nie zapłacił czasem błędnej osobie? Co się wydarzyło właśnie na tym wydarzeniu? Halo? Ale moi drodzy, ten film nie powstał w celu opisania groteskowości Bambi, a o tym, co się działo chwilę przed jej wtargnięciem na scenę. Otóż to bydło. Wparowało ludzkie bydło. Zaczęło się pchać, oj, przepraszam, nie pchać, lecz taranować ludzi. Stado jeb***ych impertynentów, które powinno być odizolowane przez ochronę, by nie doszło do takiej sytuacji. A doszło. Chłop o głowę wyższy się na mnie pcha, a ja go z impetem odpycham. A on do mnie: nie pchaj mnie! A ja mówię mu tak: pchają to ci koledzy! Nie no. Powiedział mu tak, że to on się pcha, zresztą. Nic na to nie odpowiedział. Kretynom. Najwidoczniej popychanie ludzi pojebało się z pogo. Twierdziłem, że nie mam zamiaru uczestniczyć w tym chuj... i się gnieść. Wychodzę stamtąd. Walka z hołotą to walka z wiatrakami. A ja nie mam na to nerwów, wystarczającej ilości naboi i nie posiadam żółtych papierów, by nie wsadzili mnie do puchy. Oczywiście, tak jak przykład hasła na miniaturze, na wydarzeniu występowali różni agenci z humorem wysokich lotów. Ale porównując ich z tym bydłem popychającym innych, to nie była ziemia, gdyż jestem pewny, że nie jedna osoba została tam zdeptana, stratowana. A i żeby wyjść z tego gniotu, to mijałem dwa rodzaje ludzi. Pierwsi to ci, którzy jak widzą, że idziesz, to robią ci miejsce jak mogą. To jest bardzo miłe, kulturalne i doceniam. I ci drudzy, co stoją i najchętniej ciebie nie przepuszczą. XD. Jakby, rozumiem, nie chcieć przepuszczać osób, które chcą się wpierdolić bliżej sceny. Jasne jak słońce. Ale nie przepuszczać osób, które chcą stąd wyjść? Dziwne. Tak samo dziwne będzie to, jeśli nie polubisz ani nie skomentujesz tego filmu i nie przelejesz mi swoich wszystkich pieniędzy, jak posiadasz.